Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, na sam początek ogłoszenia parafialne. No dziś skupimy również się na jednym tak naprawdę temacie, ponieważ odcinek będzie krótki z racji tego, że też w tym tygodniu mam kilka dni z tą długą zmianą, więc też muszę mieć czas wypocząć, a jestem w tej chwili po pracy, ale nie w tym rzecz. Moi drodzy, przede wszystkim gorące podziękowania dla Was za udział w sobotnim live'ie, za komentarze, za sugestie. Naprawdę super. Jako ciekawostkę chciałem Wam powiedzieć, że YouTube już nie wiedział, jak ma się dobrać do mojego dupska, bo monetyzację mam oczywiście wyłączoną, więc wysłali mi ostrzeżenie, że podczas live'a została użyta muzyka, do której nie posiadam praw autorskich. No byłem zszokowany, bo muzyka żadna nie była użyta. Otóż okazało się, że była. Podczas donata, którego wysłała Doty Handmade, dziękuję bardzo. Jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję. Jak również i ciocia Jadzia za wszystkie donaty, dziękuję. Ponieważ do różnego rodzaju donatów są różne dźwięki. No, operator tych donatów akurat używa takiego dźwięku. Ja o tym nie wiedziałem, czy on ma prawa autorskie, czy nie ma praw autorskich. Po prostu ta muzyczka zagrała i YouTube uznał to za naruszenie zasad. No cóż, jak nie kijem go to pałą, ale wiecie co my na to? No właśnie, my z tego się śmiejemy, robimy swoje, bo show must go on. Druga sprawa, no wczorajszy odcinek, który wrzuciłem okiem Grażyny, moi drodzy, bardzo cenne komentarze, wiele komentarzy jest naprawdę merytorycznych, zwracających uwagę na problemy, które nie zostały poruszone w tej części. No, niektóre będą poruszone w drugiej części, dlatego nie ukrywam, że z zamierzeniem w tym momencie akurat ten film został zakończony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest strona techniczna, ponieważ filmy powyżej powiedzmy 55 minut są już przez YouTube inaczej pozycjonowane. Tym bardziej, że mój kanał nie jest jakiś wybitnie sponsorowany ze strony YouTube'a, bo nie mam monetyzacji, nie współpracuję z reklamodawcami, nie mam żadnych innych benefitów z tej strony, więc YouTube mnie tak trochę traktuje po macoszemu. Mam to gdzieś, robimy swoje, jest fajna ekipa, jest fajny zespół subskrybentów, warto to robić, jest nas już coraz więcej. Moi drodzy, bez zbędnego ględzenia przechodzimy do tematów. No i jeszcze raz gorące dzięki za Wasz udział, bo bez Was to te transmisje by były bez sensu. Moi drodzy, pierwszym tematem i tak naprawdę jedynym w dzisiejszym odcinku jest temat, o którym wszyscy teraz pompują. O tym, co powiedział Tusk, Gauleiter Tusk, że oczywiście on nie pozwoli sobie na pewnego rodzaju zagrywki ze strony Unii Europejskiej, że żadnych emigrantów w Polsce nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest, jak to się mówi, psu na budę te jego obietnice, bo ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Tak, moi drodzy, takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Tylko ja, zanim przejdę jeszcze do meritum, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Oczywiście ci, którzy są na moim kanale tak naprawdę od początku, jeszcze kiedy ten kanał był w wersji Rolnik komentuje, na pewno pamiętają materiały, pamiętają na pewno również live'y, gdzie o tym wspominaliśmy, bo ten temat wcale nie jest nowy, wcale nie jest świeży, moi drodzy. Ten temat już był wałkowany tak naprawdę na początku roku. Ja nieraz Wam przypominałem, sprawdzajcie sobie, co tam w Parlamencie Europejskim, sprawdzajcie, co oni kombinują, co oni głosują. No właśnie, trzeba być czujnym. No, ten temat, tak jak powiedziałem, nie jest nowy, teraz jest troszeczkę w innej odsłonie. Ale ja Wam coś pokażę. Otóż, moi drodzy, to jest strona Europe, Komisja Europejska. No i o co chodzi? Tutaj można sobie to obejrzeć, zobaczyć. Tylko jak chcecie sobie zmienić język, to jest niemiecki, angielski, francuski. No, słuchajcie, dotyczy Polski, nie ma polskiego? No ale wiecie, my sobie damy radę. Jak to się mówi, nie zrobi się starego misia na sztuczny miód. Otóż w tej chwili na waszych ekranach już jest wersja polska tego elaboratu. Przejdźmy do meritum. Polska. W całym kraju powstają nowe centra integracyjne.
Na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce powstaje 49 centrów integracji cudzoziemców CIC na terenie całego kraju. I tu, proszę Państwa, słowo klucz. Na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce. Tak. Te punkty kompleksowej obsługi, w cudzysłowie, będą świadczyć standardowe usługi nowo przybyłym migrantom i będą służyć jako platformy współpracy między władzami lokalnymi, rządem i organizacjami pozarządowymi. Następny jest tutaj fikołek taki, można powiedzieć, polityczny. A gdzie tu jest na przykład obywatel, Polak, społeczeństwo? Nie, proszę Państwa. No właśnie, ale lecimy dalej. Centra są tworzone przez urzędy marszałkowskie we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się migrantami w poszczególnych miejscowościach. I tutaj pole do popisu będą miały te grupy Granica, czy inne te, moi drodzy, firmy tak naprawdę skupiające tak zwanych aktywiszczy, bo o to tak trzeba ich nazwać, tych, którzy są współodpowiedzialni za śmierć naszego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, tak, bo to dzięki ich działaniom ci nachodźcy, naprawdę, tak mówiąc szczerze, ci bandyci, bo nikt uczciwy nie przeskakuje płotu, tylko musi mieć, jak to się mówi, swoje za uszami, albo bandyta, albo zbrodniarz, albo inny gwałciciel czy pedofil, tak to trzeba nazwać. Także dzięki tym organizacjom sierżant Łukasz Sitek stracił życie w obronie polskiej granicy. Natomiast te organizacje będą miały teraz mandat do prawnej legitymizacji tych zbrodniarzy i bandytów na terenie Polski. Dlaczego ja tak mówię, zbrodniarzy, bandytów? Tak, moi drodzy, bo to są zbrodniarze i bandyci. Bo ja tak niejednokrotnie wam pokazywałem te filmy z TikToków, bo oni przeważnie TikToki nagrywają, rzucają kijami w naszych żołnierzy, kamieniami, opluwają wyzwiska i przede wszystkim jedna rzecz. Moi drodzy, ja to przypominałem, przypominam i przypominał będę. Jeżeli chcecie się dostać do jakiegoś kraju jako uchodźca, to wy przechodzicie przez mur, przez płot, boczkiem, boczkiem. Czyli jeżeli macie czyste sumienie i czyste konto, to idziecie do punktu granicznego i mówicie: słuchajcie, potrzebuję pomocy, w moim kraju mnie prześladują, jest wojna i mnie zabiją. Krótko i na temat. No oczywiście, że tak. Ale jak jesteś bandziorem, jak jesteś zbrodniarzem albo innym smykiem, to patrzysz, żeby nikt w twoje metryki nie zajrzał. I tak jak tutaj jeden kolega mi podesłał mema, Maciek Kuczera z Niemiec, na którym jest zdjęcie, jak to jest ten statek, który przejął tych pontoniarzy. Oni oczywiście nie mają dokumentów, wszystko pogubili, nie mają pieniędzy, wszystko pogubili, ale każdy ma najnowszego iPhone'a. iPhone'a nie zgubili. Tak, moi drodzy, to jest zorganizowana akcja, o której wspominaliśmy już 8 miesięcy temu, bo jak rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje w Izraelu, to jako ludzie z otwartymi umysłami mówiliśmy wszystkim dookoła: słuchajcie, to nie jest tak, że ci ludzie gdzieś nie wiadomo, gdzie się znajdą. To jest wszystko robione po to, żeby ich wygnać do Europy. I prace nad tymi migracyjnymi sprawami tak naprawdę już trwały od zeszłego roku, moi drodzy. Od sierpnia, o ile dobrze pamiętam, lub od lipca 2023 roku. Tak, bo takie sygnały już w Parlamencie Europejskim były. Tylko wiecie, jak byliśmy wtedy postrzegani? Jako szury, jako homofobi, rasiści i co tam sobie jeszcze kto dopisał, to nas tak wyzywał i traktował. Natomiast myśmy mówili jasno wszem i wobec, że do tego dojdzie. Teraz nagle wszyscy tutaj, szczególnie mam pretensje do tych youtuberów tak zwanych, którzy się kreują na antysystemowców, ale nie używają słów, bo czasem może im monetyzacja zlecieć albo ostrzeżenie dostać. To oni tacy antysystemowcy są. Ja tu nie będę wymieniał, ale teraz nagle panika i szok i niedowierzanie, bo co się stało? No to się stało, że jak mówiliśmy prawdę,
to nas wyśmiewaliście, a teraz jesteście zdziwieni. I problem polega na tym, że ten temat będzie jeszcze pompowany maksymalnie 2 dni, bo za chwilę wyskoczy następna jakaś aferka. Ale przejdźmy do tego opisu, o co tu chodzi. I wszystkie centra integracji cudzoziemców mają obowiązek oferowania następujących usług. Szanowni Państwo, obowiązek. Kursy języka polskiego na poziomach A1, A2, punkty informacyjne doradcze, opieka psychologiczna dla dzieci, wsparcie w legalizacji pobytu. Zaraz, zaraz. Jakiej legalizacji pobytu? No właśnie. Pomoc prawna w zakresie zatrudniania i praw pracowniczych, kursy adaptacyjno-orientacyjne, zapobieganie przemocy domowej. Przemocy domowej? Nie rozumiem tego punktu. To się nie ma nijak. No, coś chyba jest na rzeczy, wiedzą kogo chcą przyjmować. Zapobieganie handlowi ludźmi, szkolenia dla kadry oświatowej i administracji publicznej, zarządzanie stroną internetową CIC i kontaktami w mediach społecznościowych. Czyli mówiąc krótko, jeżeli napiszecie na Facebooku, że wam się nie podoba, to takie CIC będzie was zgłaszać do prokuratora i tak dalej, moi drodzy. Oczywiście ja podlinkuję tą stronę, tak jak pokazałem, żeby, bo ta strona wam się wyświetli po angielsku. Tak, o, sekundka, ja pokażę, jak to będzie wyglądać w oryginale. O, jak ta strona wam się odpali, to będziecie mieli coś takiego. I tu nie macie języka polskiego, mimo że to jest strona Komisji Europejskiej. Czyli to jest tak zrobione, żeby ludzie nawet jak dotrą, a nie znają angielskiego, nie są aż tak sprytni, to żeby nie ogarnęli tematu, ewentualnie umknęło im to. To sobie tutaj 3 kropeczki w wyszukiwarce naciskacie i robicie tłumacz. I w tej chwili macie na polski i już. I wtedy macie cyk. Kto jest chętny, to sobie może tu zaznaczyć zawsze tłumacz z języka angielskiego, wtedy wam będą się strony otwierać po polsku. Tutaj są oczywiście wytyczne, moi drodzy. Ja tego nie będę otwierał. Nie będę, moi drodzy, spoilerował. Tu są maile oczywiście, także kto jest chętny, może się tym mocno zainteresować. Ja ze swojej strony również to przedyskutujemy we własnym gronie tutaj zamkniętym. Zapoznajcie się z tym, to jest bardzo istotne. I zauważcie jedną rzecz. Nieprzypadkowo Prawo i Sprawiedliwość robiło referendum, prawda? Oczywiście, że nie. I ja tu nie wychwalam w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, ale oni wiedzieli doskonale, co się święci. Bo różne rzeczy można mówić o PiS-ie, ale nie to, że tam nie ma cwaniaków. Tak, moi drodzy, tam są cwaniaki kuci na 4 nogi. Tylko że jak wyszedł Gauleiter Tusk i powiedział do swojego Volksu, że uroczyście unieważniam to referendum, no to cóż, barany uwierzyły. I teraz efekt jest taki, jaki jest. Tak, moi drodzy, ten temat jest bardzo ważny i chodzi o to, żeby tematu nie wyciszać, żeby to cały czas grzać, bo w tej chwili to jest tylko tak rzucone, zobaczyć, jak ludzie zareagują. I powiem szczerze, widziałem różnego rodzaju wpisy na różnych social mediach, zresztą sami mi podsyłacie, za co bardzo dziękuję. I powiem uczciwie, że mam tą drugą skrzynkę też mailową i nie wiem, ona chyba niebawem pęknie. Nie wszystko jestem w stanie przerobić, ale w social mediach wiecie, że około 40% popiera tą głupotę? Tak, moi drodzy. Powtarzam. Głupota ludzka, miłosierdzie boskie nie zna granic. A dlaczego ja o tym mówię? Moi drodzy, można powiedzieć, że ja też jestem emigrantem, bo jestem. Natomiast ja wam powiem jedną sprawę. Jak przyjechałem do obcego kraju, to nikt mi nie oferował kursów języka polskiego. Nie miałem żadnych punktów informacyjnych i doradczych, nie mówiąc już o opiece psychologa,
Nie było mowy o jakimś w ogóle wsparciu w legalizacji pobytu, pomoc prawna. Tak naprawdę nic, szanowni państwo, z tych punktów nie występowało. I ja byłem legalnym emigrantem, który przyjechał z papierami, moi drodzy, z pewną wiedzą, z wykształceniem, z zawodem odpowiednim, który był gotowy podjąć pracę, bo chciałem wam powiedzieć, że pamiętam jak dziś, był to 13 sierpnia, a 15 sierpnia ja już byłem w pracy. A to tylko dlatego, że musiało się to wszystko zazębić, bo ja przyjechałem dzień przed weekendem, tak naprawdę, czyli był 14-15 i ja już 15 tak naprawdę poszedłem na nocną zmianę, żeby to wszystko ładnie zagrało. Tak to wyglądało. Tyle co miałem pomoc, to mój brat, który mnie tutaj przyjął i zorganizował to wszystko tak naprawdę dla mnie. A reszta to było we własnym zakresie. I mimo to, że po angielsku znałem trzy słowa: good morning, good night i fuck you, to i tak pojechałem na rozmowę do banku i do zarejestrowania się, bo musiałem i jakoś mi się udało. Czyli dla chcącego nic trudnego. Ale to było wieki temu, kiedy ta polityka jeszcze troszeczkę była inna na te rzeczy. No w tej chwili powiem szczerze, jeżeli jesteś biały, heteroseksualny katolik, to nie dostaniesz pomocy. Ale jak jesteś w kolorze takiego przypalonego latte i jeszcze nie abla i nie masz dokumentów i nie mówisz po angielsku, to dostaniesz wszystko, łącznie z mieszkaniem. Dlaczego ja tu wspomniałem teraz o tym mieszkaniu? Dlatego, że we wczorajszym Okiem Grażyny pan prezes Robert Tamioła wspomniał, że jest dużo pustostanów. Ja oczywiście się do tego odniosłem, powiedziałem, że owszem, ale rząd zrobi wszystko, żeby te pustostany zaadaptować na swoje potrzeby. Pan prezes minę zrobił dziwną, natomiast z mojej strony było to, można powiedzieć, proroctwo. Bo moi drodzy, jeżeli jest takich 49 ośrodków, podejrzewam, że to będzie w dawnych, można powiedzieć, lokacjach, tak, dawne były województwa, bo teraz mamy województw 17, kiedyś było 48, 49, to moi drodzy, w każdym takim okręgu jest ileś tych pustostanów, prawda? No oczywiście, że tak. Dla Polaków nie ma. Dla Powodzian nie ma, dla banderowskiej Ukrainy jest, dla nachodźców z Afryki jest. To kim my jesteśmy w tym kraju? Wychodzi na to, że jesteśmy parobkami. I ten jeden z tych dawnych pseudoministrów, którego nazwiska, jak to się mówi, z szacunku dla was nie wypowiem, który powiedział, że jesteśmy sługami Ukrainy, no on się wtedy nie pomylił. I ja to mówiłem, że on się nie pomylił. Bo władza, czy jedna, czy druga, jak to mówi poseł Brown, czy lewica z prawej, czy lewica z lewej, robi wszystko, żeby Polak był sługą. Najpierw Ukraińca, a teraz Afrykanera, czy jak go tam nazwiemy. Moi drodzy, osobiście uważam, że trzeba zakończyć tą głupotę. Tak, taka jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Dziwię się tylko, dlaczego pełniący obowiązki prezydenta Andrzej Duda zezwala na taką sytuację, bo ma środki prawne, które mogłyby spowodować, żeby ta ekipa, która w tej chwili jest przy władzy, została odsunięta, nawet siłowo, tak, nie robi z tym nic, bo jedna rzecz, moi drodzy, zaczyna się od takich niby ośrodków, a za chwilę ci goście sobie zażyczą meczetu w każdym mieście, za chwilę sobie zażyczą, że mają być sklepy halal, za chwilę sobie zażyczą wprowadzania prawa szariatu. Jeżeli myślicie, że ja naciągam rzeczywistość jak gumę w majtach, to obejrzyjcie sobie filmy w tej chwili już z Niemiec, co się tam wyrabia. A tak przy okazji, bo tu wspomniałem o Ukrainie. Czy wiecie, że teraz bardzo przepotężnie wchodzi na polski rynek sieć Ukrainoczka marketów? Tak? I będzie wykańczać nasze sklepy. Bo na pewno nie z Lidlem będzie konkurować. To tak przy okazji. Moi drodzy, i to wszystko w tym odcinku. A nie, nie wszystko. Jeszcze suchar. Moi drodzy, taka zagadka. Co oddziela ludzi od
zwierząt. Morze Śródziemne. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, tradycyjnie poproszę o lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście puknijcie mnie tam w dzwoneczek. Kto wie, ten wie. Tutaj jeden kolega Connect miał wielki dylemat. Nie, kolego, w ten dzwoneczek na ekranie puknij. Na co ty tam myślałeś, to ja nie wiem. Do zobaczenia jutra, trzymajcie się, hej!